W poniedziałek 2 października podczas jubileuszowej 50. Międzynarodowej Konferencji Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej odbędzie się forum telewizji lokalnych, podczas którego suwalską stację reprezentować będzie Bogda Orzechowska. Podczas ogólnopolskiego spotkania lokalnych nadawców telewizyjnych zaprezentowany zostanie projekt ustawy, której założeniem jest uregulowanie statusu lokalnych telewizji. Nad propozycją tego aktu prawnego od czerwca pracowała grupa doświadczonych nadawców i ekspertów, między innymi Ewy Michalskiej, prezesa Fundacji Fundusz Telewizji Lokalnych, Juliusza Marka, prezesa Stowarzyszenia Polskich Telewizji Lokalnych i Regionalnych oraz przedstawicieli Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej. Wynik prac zespołu zostanie przekazany przedstawicielom wszystkich obecnych na konferencji, uczestników sceny politycznej oraz przewodniczącemu Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, który podczas debaty odbytej w lipcu w Senacie RP przyznał, że lokalne niezależne telewizje sprawują istotną rolę w życiu społecznym Polaków. Jak podał Krajowy Instytut Mediów, według ostatniego badania przeprowadzonego na grupie liczącej ponad 120 tysięcy respondentów, programy takich stacji jak Telewizja Suwałki ogląda w kraju niemal 5 milionów widzów powyżej 15 roku życia. Ogółem widownia lokalnych telewizji to według ostatnich danych blisko 7 milionów osób. Z uwagi na przekazywane treści oraz tę olbrzymią widownię, nadawcy lokalni mówią zgodnie: wypełniamy misję publiczną. Różnica między ogólnopolskim nadawcą misyjnym a lokalną stacją telewizyjną jest taka, że ten pierwszy ma tak zwaną legalną definicję i zagwarantowane środki na realizację tejże misji. Telewizje lokalne, mimo realizowania misji publicznej, nie mają ani definicji, ani pieniędzy. Nie pobierają też abonamentu czy innych opłat od widzów. Tymczasem zaledwie 1% budżetu telewizji publicznej może uratować tę 150 lokalnych kanałów. Lokalni nadawcy w obecnej ustawie o radiofonii i telewizji nie istnieją, ale ta mimo to nakłada na nich szereg obowiązków i wymagań równych tym, jakie obowiązują nadawców ogólnopolskich. Ta sama ustawa i przypisane do niej rozporządzenia określają sankcje za każde, choćby drobne niedopatrzenie. Kary są dla nich takie same, jak dla ogólnopolskich telewizji, tyle że te stać na ich zapłacenie, a dla lokalnych stacji kary oznaczają koniec działalności. Telewizje lokalne to również miejsca pracy. Dzisiaj finanse małych nadawców zjadają pensje i publiczno-prawne daniny. W przeciwieństwie do misyjnych nadawców muszą płacić też za koncesję. Jeśli widzicie na ogólnopolskim ekranie swoje miasto, to zdjęcia, nagrane wypowiedzi zwykle zrobili lokalni nadawcy. Nie wiecie, że to oni, bo nie wolno im pokazać swojego loga na mikrofonie, bo zwykle duża stacja woli zapłacić parę groszy i nie wskazać producenta. A oni się na to godzą, bo za pozyskane w ten sposób pieniądze robią waszą lokalną telewizję. Bywa czasem, że nie przyjadą na szkolne zawody, bo muszą jechać w teren i zarobić na pensję, ZUS, prąd, koncesję, paliwo czy wymianę sprzętu. Trzeba zmienić rzeczywistość lokalnych nadawców, bo żadna ogólnopolska stacja telewizyjna nigdy nie pokaże prawdziwej, żywej tkanki małych społeczności. Zalanej uliczki, pięciolatka tańczącego w przedszkolnym przedstawieniu, sportowca juniora, który właśnie wrócił z Mistrzostw Polski czy Europy z medalem na szyi. Nie pokaże dziury w drodze i nie pokaże wysiłku, jaki wkładają lokalne społeczności w udoskonalanie czy naprawianie swoich małych ojczyzn. Pokaże wichurę na Florydzie, ale nie pokaże dachu zerwanego z kamienicy w Suwałkach. Dzisiaj lokalni nadawcy to wszystko robią, choć mogliby skupić się na zewnętrznych zleceniach i nie wydawać zarobionych środków na realizację tego, co ustawa o radiofonii i telewizji nazywa misją.